Tak, wiem, dawno nic nie było, ale słuchajcie, postanowiłem, że nagram dzisiaj reakcję na odcineczek z Gachi Life i Love Me My Daughter, także zakochany w swojej córce od Gachaluka. Także zobaczymy, co tu się wyprawia. I jeżeli generalnie czynniki właśnie tego typu wam się spodobają, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji i komentarz. Możecie napisać, In Love With My Daughter w komentarzu, a ja wam krzyknę serduszko. Także co, zaczynamy. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Okej, mamy Samira, mamy Andresa, tata podskakuje do swojej córki. Obudźcie kochanie, okej. Tata nigdy mnie tak nie budził, mojej siostry też nie. Daj mi trochę przestrzeni. No, zdecydowanie, bo jest za blisko, stary. Dobrze. Idź sobie, ona boi się ruszyć. O nie, widać, że jest przez niego molestowana i zastraszona. Chociaż po tej mince, ale bym się nie spodziewał. Uśmiechnięta, poszła się przebrać. O, mamy, tata robi tosty i mamy Joannę mamę, która ma w ogóle ponury wyraz twarzy. Bardzo ponury, wygląda jak jakiś zombiak, no ale cóż. O, buzi dla tatusia. Pa tato, pa mamo. O, i ją też pocałowała. O, i wyraz twarzy zniknął. Jakie dobre dziecko. Mamy kolegów, cześć Yui, Yui i bezimienny? Nie, tam jest imię, przewrócone. Hej Haru, chodźmy do klasy. Dobra, poszli do klasy. Pan Haru również idzie. Jakiś taki zawstydzony. Nie mam żadnego pojęcia, o co chodzi. No ale cóż. My name is Jeff. Okej, okay, panie Jeff. Dzisiaj mamy dormitoria. Haru i Samira. I ty, Yui, która jest ciągle samotna. Nie, nie jest. O nie. Wyłaź się z mojej klasy. Jaka? Pójdę do domu i pójdę się spakować i przebrać. O, leci Haru. Samira! Czy mogę iść z tobą do twojego domu i pomóc ci w pakowaniu? Jasne, ale nie musisz tego robić. W takim razie chodźmy. Ale powiedziałem, że nie musisz. W ogóle skąd? Znasz? Wiesz, gdzie mieszkam. Hej, skąd wiesz, gdzie mieszkam? Pan tatuś sobie siedzi. Czemu jest tam w ogóle? Tęsknię za Samirą. Śledzisz mnie. Cześć tato, wróciłam. Hej kocha, o nie, kto to jest za typek? To jest mój lokator. Co? Lokator? Tak, lokator. Mamy dormitoria w szkole. Ja również idę. Nie? Musimy się spakować. Tatuś jaki wkurzony. Pewnego dnia i ty mnie pokochasz. Pewnego dnia. Boję się. Co mu się w tym głowie zwróciło? Okej, okay, przeszli. Wrzuciła go na łóżko. Dość ostro. Ładny pokój. Potrzebuję się przebrać. Proszę, nie patrz. Oczywiście, że będzie podglądał. No halo. Skończone. Mówiłem, że podgląda. Okej. Okay. Chodźmy, zacznijmy się pakować. Dobra. Biorą rzeczy, jakieś miski. Paku, 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 paku. Po pakowaniu. Skończone. Umieram. No nie gadaj, że ci się przemęczyłeś. No sorry, na pewno nie. Wyciera go jeszcze. Oh my god, jaki on jest słodki. Czy możesz przestać robić taki wyraz twarzy? Czy nie jest słodki? Uroczy? Może. O, ale powiedziała to... Ma dziwną minę. Tatek, co ty tam robisz? Czemu jesteś taki zdenerwowany? W ogóle skąd się tam wziąłeś? Halo. Okej. Okay. Dalej wkurzony. Pada to. Coś jest nie tak z tym typem. Dalej mu żyłka buzuje. Nienawidzę cię, Haru. O nie, będzie się go zabić. Mam nadzieję, że skończysz piekla. Ona będzie tylko moja. Powinna być. Nie twoja. Ale nie martw się. Jeszcze sprawię, że będzie moja. Dobra. Wracamy. Dormitorium? Co? O, pokój? O nie. Czemu jest tylko jedno łóżko? Kuchnia? Jakiś ogród? Salon? Jadalnia? O, i telewizor! Kino domowe. Czekaj! Tu jest tylko jedno łóżko, no właśnie o tym mówiłem. Nie przejmuj się. Okej. Okay. Też to nie słyszała. Będzie matu-matu tej nocy, na stówę.
Potrzebuję się przebrać. A ja również. No okej. Piczanki wskoczyli. No i się... Przytuliła się do mnie i uprawiać będą miłość. Nocy. Ktoś przyszedł, wybił okno. Ash i Ryan. Kimkolwiek jesteście, co wy robicie? Wytyfy. Czemu je zabieracie? Gdzie wy je zabieracie? Halo, coś się poprawia. O nie, Andrea i Joanna, która wygląda jakby była naćpana. I przestraszona. I zakrył jej usta. Okej. Okay. Czyżby mu zapłacił, czy co? Nie. Przekazał tureczkę. Dlaczego ona się wciąż obudziła? To mnie zastanawia. Naskrusztowali ich czymś. Środki nasenne jakieś. Bardzo mocne. To musiały być. A Amuśka nawet nie próbuje się uwolnić. Proszę nie. On się rozebrał. I ją rozebrał. Tato? Podobam ci się? Jest dobrze? Nie możesz. Ja jestem twoją córką. Jesteś moja i tylko moja. Nie byś nie będziesz mnie słuchać, to ja cię porażę? Zrozumiałaś? Tak, tato. Mów mi, master. Mistrzu. Mistrzu albo panie. Okej, okay, panie. Co ty robisz? Halo? Okej, okay. Cenzura. Dziwna. Cenzura. Czemu ona ma białe usta? Jeszcze ją polizał. To subleśne. Fuuuj. A mamuśka nawet nic nie próbowała się nic zrobić. Ale ta się uwolniła. Magicznie. Jeszcze się przebrała. I pomaga matca, która wygląda na szpicowaną. Okej, mamy Ryu, Asha, Yaru i Samirę, która się potknęła, a ta dalej wygląda na szpicowaną. Muszę być silniejsza. I... Jep. Moc jest z tobą. Przypływ energii. Mamo, Haru, biegnijcie. Czekaj, ale co z tobą? He's shocking. Jestem troszeczkę słaba, coś... Okej. Okay. Ale uciekli, z uśmiechem na twarzy. Wrócili do pokoju, do bidorium. A ta... Zmyła krew. Idź się przebierz. Okej, okay. Dość szybko. Wrócił do siebie. A on skończy w więzieniu, widzę. Przecież to wygląda na kanalizację. Nie wiem, gdzie on jest. A ja podejrzewam, że w więzieniu. O nie, a to kto? Znowu jakiś zamaskowany typo. Kim ty jesteś? Jestem... I czego chcesz ode mnie? Chcę twojej córki. Kolejny jakiś. Nigdy, ona jest moja i tylko moja. Mogę ci pomóc się z tą w nim dostać. Jak? Mam swoje sposoby. O nie. W każdym razie... zabiorę się do twojej córki i pomogę ci uciec. I policja nie będzie się tobą przyjmować nigdy więcej. Ja o to zadbam. Więc... Co o tym powiesz? O nie, co tu się wydarzyło? A ten oczywiście... Chodźmy. Co tu się wyprawia? Gdzie policja? Dlaczego on się włamał w ogóle do więzienia? I ucieka. O nie. Moja główna bohaterka, której imienia nie pamiętam, Samira, będzie po tobie. Tak, idę na randkę z Haru. Nie pójdziesz sobie, bo na ciebie spadł w ogóle z nieba. Z samolotu wyskoczyli. Okej, lalka przywiązana. Kim jesteście? Tata? Ale jak? I... Drake! Czuma ex, what do you want from me? Czemu ode mnie chcecie? Ja chcę ciebie. Kłamca! Zdradziłeś mnie i teraz też będzie wróciła? O nie, on ją pocałował, o nie, jeszcze ojciec cię wymienił śliną. Zostajesz tutaj. Co tu się dzieje? Czemu to jest takie chore? Nie próbuj uciekać. I tak ucieknie. Ale czemu to jest takie chore, ten ojciec i ten typek trójkącik? Zawsze on został swój pamiętnik. Okej, różowy pamiętniczek. Drogi pamiętniczku. Rozumiałem, że świat nie jest dla mnie odpowiedni. Mój tata mnie kocha. I mój były chce wrócić. Przepraszam, ale ja już nie mogę tak żyć więcej.
Poddaję się. What the fuck? Gdzie się ukryć? Gdzie go ukryć? Okej. Zostawiła. Napisała tam śmierć. Nie wiadomo, co się stało w ogóle z tym pamiętnikiem. Nóż? Gdzie ty widzisz nóż? Aha, leżał sobie na podłodze nóż. Idź ich teraz! Zadźgaj! Co ty robisz? No nie gadajcie! Się pocięła. Obiad jest gotowy. I zakryła jeszcze tę bliznę. No ja nie wierzę, co tu się wyprawia. Skąd w ogóle ten nóż? To mi najbardziej zastanawia. Cześć tato, cześć Drake. Jeden tosty? Panie! Rany? Nie, ona by nie mogła. Przepraszam panie, jaka wystraszona. Ale nie jestem głodna w każdym razie. Musisz coś zjeść. Ale dziwne, że jej nie zmuszają do jedzenia. Ona się zraniła przez nas. No, wow. Stary, myślę, że ona się podcięła przez nas. Zrobiła sobie krzywdę. Okej, przerażeni. Uwięziliście ją w końcu. Nie dziwi, że was... Okej, czyta? Przerażony. Co jest tak? Co tam masz? Wskazuje? Śmierć. Okej, macie dziwne minyki. Panie, co to robisz w moim pokoju? Przepraszam. W porządku? Koniec? Dobra. Nie wiem, jak to opisać, szczerze mówiąc. To było mega dziwne. Tu gdzieś Haru, tutaj gdzieś jakiś były się pojawia. Ta historia jest... Eksplozja mózgu. Dobra, ale dziwnie się teraz. Nie wiem, nie wiem, co myśleć. Ma po prostu bajtwaka wielkiego. I żyli długo i szczęśliwie. W trójkącie, a może nawet w czworokącie. A jeszcze jest mamuśka Joanna. Cyborg. Typowy. Okej, okay, a generalnie napiszcie w komentarzu, co myślicie o tej historii, bo to jest dziwne dla mnie i niezrozumiałe. A jeżeli chcielibyście więcej tego typu filmów, to dajcie znać w komentarzach. A ja będę już kończył, także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i napiszcie w komentarzu właśnie tytuł tej historii. I'm in love with my daughter. Jeżeli napiszecie, to przytnę wam serduszko, ale przez dzień sobie żegnam i na następny raz. Cześć, trzymajcie się!